Witajcie, jestem QB, jestem beta testerem Automation, The Car Company Tycoon Game. Będzie to gra o tworzeniu własnej firmy samochodowej, ale jeszcze jest w trakcie tworzenia i na razie można tworzyć tylko silniki. Do dyspozycji na razie są dwa tryby. Tryb piaskownicy, w którym można budować silniki bez żadnych limitów. I scenariusze, w których dane są ograniczenia i wymagania. Musimy według tych wymagań zbudować jak najlepszy silnik. Tutaj w tym let's playu skupimy się na scenariuszach i w paru następnych też. Jak widać, mamy cztery grupy scenariuszy. Samouczki, w których gra uczy o różnych aspektach konstrukcji silników. Scenariusze dla rzędowych czwórek, które są jedynymi silnikami dostępnymi w demie, dla silników V8 i scenariusze ogólne, w których nie jesteśmy ograniczeni typem silnika. Dla posiadaczy dema są dostępne tylko te dwie pierwsze grupy. Tutaj, aby dostać dostęp do tych dwóch, dla tych ogólnych i dla silników V8, trzeba wcześniej zakupić grę. Ponieważ jest to nasz pierwszy let's play, takie wprowadzenie, więc może zacznijmy od wprowadzenia do samej gry. Od samouczków. Zacznijmy tutaj od pierwszego samouczka. Jak tutaj można przeczytać, jest rok 1995. Firma chce wprowadzić na rynek Kazachstanu taksówkę. Ale nie stać ją za bardzo na nowy silnik i musimy zmienić istniejący tak, aby działał na paliwie niskiej jakości, o niskiej liczbie oktanowej. Samouczki mają to do siebie, że większość opcji jest z nich zablokowana, aby gracz mógł się skupić na tym, co tutaj ważne w danym samouczku. Więc zobaczmy, co jest dostępne. Jak widać, w dole silnika, w kadłubie, nie można zmienić nic. Tutaj w rozrządzie możemy zmienić stopień kompresji. Więc obniżmy go na przykład właśnie tak do 8 do 1, żeby działał na właśnie paliwo o niskiej liczbie oktanowej. Teraz profil krzywek. Przepraszam, tam rozmawiałem przez TeamSpeak'a. No nieważne. Profil krzywek, wałka rozrządu. Jak widać, im wyższy, tym wyższa moc i niższa wymagana liczba oktanowa. Im niższy, tym większa żywotność i lepsze zużycie paliwa. Ponieważ tutaj dla nas głównie liczy się to, aby chodził na niskiej liczbie oktanowej i miał wysoką moc. Reszta się nie liczy, ponieważ jest samouczek i to ma być to, no tak w miarę łatwe, nie ma być tutaj do końca realistyczne. Więc może pozwolę sobie podnieść do 60. Tak między normalnym a sportowym. Tutaj mamy też do wyboru możliwość zmiany pokrywy zaworów. Nie, żeby to miało jakikolwiek wpływ, ale będzie ładnie wyglądać. Doładowanie tutaj nie mamy żadnej opcji. Musimy trzymać się naturalnie wolnostojącego silnika, wolnostojącego. Tutaj w systemie paliwowym możemy sobie wybrać te paliwa. Wybierzemy paliwo o niskiej jakości, o liczbie oktanowej 80, ponieważ tutaj jest to wymagane w scenariuszu. Mieszanka paliwowa. Tutaj podniesienie do bardzo wysokiej liczby, ponieważ jak tutaj wspominałem, zużycie paliwa dla nas się nie liczy. Liczy się jedynie moc i to, aby działało na niskiej liczbie oktanowej. Tutaj zauważycie, że nie przełącza na zbyt dużą liczbę, ponieważ mam w tym zalać silnik paliwem. I teraz
wyprzedzenie zapłonu. Tutaj im wyższe, tym wyższa moc, ale im niższe, tym niższa liczba oktanowa. Więc zostawię na razie tak jak jest i zobaczymy, na czym będzie nam bardziej zależało po odpaleniu silnika. No i w wydechu do zmiany nie mamy nic, więc przechodzimy do trybu testowania. Jak widać, nasza liczba oktanowa nadal jest trochę za wysoka, co obniża nam moc do 59 kW i żywotność, a właśnie to czas między awariami, ale to tam mniejsza, trochę poniżej wymaganej 70 tysięcy kilometrów. Pozwolę sobie obniżyć stopień kompresji. O! Złoto. Myślę, że taki wynik byłby wystarczający na dziś. Pozwolę sobie jeszcze odpalić tryb manualny. Posłuchajcie. Ogólnie rzecz biorąc, można tutaj uzyskać wynik platynowy, ale można by było ulepszyć ten silnik, ale to pozostawiam wam. Na razie.